Tomasz Talarski, Rozmowa Tygodnia. Witam Państwa bardzo serdecznie. Dziś zaproszenie do studia przyjął Maciej Dukielski, pięcioboista, sportowiec roku 2013, powiatu legionowskiego. Witam Państwa, witam Pana. Byłeś mocno zaskoczony wynikiem plebiscytu? Myślę, że nie było to takie wielkie zaskoczenie. Oczywiście zawsze jest... Jak żyje skromność. Zawsze jest jakaś doza niezdecydowania. Ale myślę, że było to takie, powiedzmy, zasłużone zwycięstwo, bo oczywiście miałem świadomość tego, że dużo osób na mnie głosowało, miałem pewne wsparcie znajomych i rodziny, tak więc tak wyglądało. Otrzymałeś w sumie 1300 głosów, to było mniej więcej 30% wszystkich oddanych. Liczyłeś na takie poparcie? Zostawiłeś w tyle wielu naprawdę dobrych zawodników. Tak, właśnie widziałem wyniki. Tak jak mówiłem, jest to zasługa tego, że po prostu miałem duże wsparcie rodziny, dzięki któremu właśnie rodzina się starała, by to bardziej nagłośnić i żeby ludzie po prostu oddawali głosy na mnie. Dobrze, że nie było głosowania SMS-owego, bo by spory majątek na to poszedł. Możliwe. Powiedz mi, Maćku, w jakich okolicznościach dopadła Cię ta informacja? Co sobie wtedy pomyślałeś? Tak jak mówiłem, nie było to takie zaskoczenie, aczkolwiek było to miłe uczucie i... Ale dostałeś telefon, byłeś na treningu? Nie, ale było to podczas spotkania. Czyli spotkanie w miejskim ratuszu, z tego tak, co pamiętam, tak? Tak, w miejskim ratuszu. Czyli nie wiedziałeś przed ogłoszeniem wyników, że wygrałeś? Czyli nie, tylko dostałem tylko zaproszenie na to właśnie spotkanie, jak reszta zawodników, i po prostu tam odbyła się cała ceremonia. Czyli wszystko było trzymane w głębokiej tajemnicy. Tak. Dobrze, rodzice byli dumni? Musieli być, tak, skoro oczywiście, tyle oczywiście, głosów oczywiście, że byli. Nie mogło być inaczej, tak jak też już powiedziałem, rodzice mnie bardzo mocno wspierają we wszystkim, co robię, nie tylko wsparcie, za co jestem im bardzo wdzięczny. Jest parę minut po 9 rano, więc domyślam się, że przybiegłeś do nas z basenu, głowa jeszcze trochę mokra. To zgadłem? Tak, właśnie dopiero co skończyłem trening, musiałem przyjechać do domu, się ogarnąć, i jestem tutaj. No i właśnie od pływania zaczęła się Twoja przygoda z pięciobojem nowoczesnym, czyli dyscypliną, w której Polska ma wspaniałe tradycje. Janusz Pyciak-Peciak czy Arkadiusz Skrzypczak to mistrzowie olimpijscy. Powiedz, kto pokazał Ci tę dyscyplinę sportu? Myślę, że w pewnym sensie rodzice, przez to, że ogólnie wysłali mnie do szkoły sportowej, gdzie tam te wszystkie zajęcia się po prostu zaczynały i pierwszymi takimi zajęciami właśnie było pływanie, na które uczęszczałem. No i potem po prostu coraz bardziej się w tym utrwalałem, Dobra, tak, ale chodziłeś na pływalnię, to nie przyszła Ci taka myśl do głowy, żeby zostać pływakiem po prostu? Nie. A nie uprawiać naraz 5 dyscyplin sportu? Nie, szczerze mówiąc, pływanie na początku nie szło mi najlepiej. I po prostu w ciągu tej szkoły po prostu dochodziły następne zajęcia pięcioboju, przez co się z tym bardziej utożsamiłem, i to mi najbardziej zaczęło wychodzić. A nigdy nie marzyłeś, żeby zostać piłkarzem? Były takie marzenia w młodości oczywiście, które jednak myślę mijają, bo wiadomo, prosto jest po prostu kopać piłkę, tak jak dzieci się bawią na podwórku, to jest najłatwiejsze. No tak, tutaj trzeba uprawiać 5 różnych dyscyplin sportu. Tak, to jest dokładnie. Bieganie, jazda konna, szermierka, tak, pływanie i strzelanie, ale teraz to już strzelanie jest podczas biegania. Tak. Jest to, nazywa się ta dyscyplina kombinacją i jest złożona po prostu z czterech, że cały dystans jest podzielony na 4 800-metrowe dystanse, pomiędzy którymi właśnie strzelamy do tarcz laserowych. Bo kiedyś było tak, że bieganie było osobno, a strzelanie osobno. No właśnie, tak. W tej dyscyplinie są co jakiś czas wprowadzane zmiany. Jedna z nich to ta, o której przed chwilą mówiliśmy. Powiedz mi, jest to robione po to, żeby ta konkurencja była bardziej widowiskowa, a mniej wymagająca fizycznie? Nie powiedziałbym, żeby mniej wymagająca fizycznie, tylko bardziej właśnie po to, by przyciągnąć więcej publiczności, żeby była lepiej odbierana, żeby była bardziej atrakcyjna. W ten sposób to, myślę, działa, bo pod względem fizycznym nie jest to w żaden sposób łatwiejsze, ponieważ po każdym... Ale trochę te dystanse zostały skrócone w ciągu ostatnich lat. Zostały skrócone, ale tak jak mówię, wcześniej, nawet jak zostały skrócone, to było to strzelanie normalne. Teraz po prostu jest połączone, co nie jest łatwe fizycznie, bo ciężko jest się zatrzymać
po 800 metrach. Po 800 metrach i ruszyć na kolejne takim samym tempem. Także no, to nie jest tak, że właśnie ta przerwa jest taka zbawienna dla nas. Myślisz, że to te zmiany właśnie spowodowały to, że pięciobój nowoczesny nie został usunięty z programu Igrzysk Olimpijskich? Bo takie zakusy były. Myślę, że w jakiś sposób to na pewno pomogło, ponieważ no właśnie w tym kierunku to zmierza, żeby no jak najdłużej pozostać, żeby no jak najdłużej ta dyscyplina mogła pozostać taką atrakcyjną dla wszystkich. A skoro już przy tych igrzyskach jesteśmy, widziałeś siebie już na którymś ze stopniów podium? Myślałeś o tym? Oczywiście, że myślałem. No, myślę, że tak jak każdy sportowiec mam takie ambicje, ale myślę, że no jeszcze mam na to czas. Wiem, że muszę jeszcze wiele poprawić, jeszcze trochę drogi przede mną czeka. A w jakim wieku przychodzi ta optymalna forma? Optymalna forma, myślę, że w naszej dyscyplinie przychodzi około tak 24 roku życia. Tak 24 do 26 to jest taka, pod względem kondycyjnym jest na pewno duża przewaga. Czyli masz jeszcze sporo czasu, tak, żeby te wyniki poprawiać. Tak. A powiedz mi, ile masz na 3 km? Jaki czas? Najlepszy czas, jaki udało mi się kiedykolwiek zrobić przed tymi zmianami podziałowymi, to było około 10 minut, tak 15 sekund. No to szacun. Bo ja w swojej najlepszej formie miałem 14.53. No to gratuluję. Ze strzelaniem teraz trochę mniej, znaczy trochę więcej, tak? Minuta chyba, półtorej minuty więcej. Mniej więcej tak. Jak patrzyłem po wynikach ostatnich. Tak to wygląda. Strzelanie mniej więcej tyle trwa. Dobrze, powiedz mi, jak wyglądają przygotowania do zawodów? Jak wygląda twój dzień? To znaczy, niewiele się zmienia pod względem ilości treningów, tylko bardziej charakterystyka treningów. Wiadomo, że wtedy jest, powiedzmy, nacisk położony na bardziej takie szybkościowe rzeczy, żeby po prostu siebie nie zamęczyć, a żeby mieć właśnie taką optymalną formę na starcie. Dobra, zaczynasz od pływania co rano? Tak. Szósta? Codziennie rano, pamiętam? Tak. O 6 w wodzie jesteśmy. No to szacunek. Później szkoła? Tak, później chodziłem do szkoły, tak jak teraz no już skończyłem, jestem po maturach. No i potem po południu już zostaje tylko strzelanie, potem szermierka najczęściej. I to jest na zmianę wtedy strzelanie bieg, strzelanie szermierka, no i jazda konna po południu też. A kiedy odpoczywasz? Że tak zapytam? No, trochę sarkastycznie. Kiedy się da, odpoczywam. Staram się jak najwięcej, jak najczęściej. Czytałem, że w niedzielę, gdzie ty sobie idziesz pobiegać chwilę. Tak. To jest taki najluźniejszy, można powiedzieć, dzień. Dobrze, a kino, dziewczyna, koledzy, znajdujesz na to czas? Powiem tak, że no, moje znajomości są w kręgu właśnie klubu moich współzawodników i kolegów, no, tak jak powiedziałem, z klubu. Trenujecie i się kolegujecie jednocześnie. Tak. Na treningach. Dobra. Robisz coś poza sportem? Mam tu na myśli takie zajęcia jak na przykład, nie wiem, szydełkowanie, kowalstwo artystyczne, tudzież jakaś inna dyscyplina sportu. Zbieranie znaczków? Nie. Ogólnie mam takie, powiedzmy, hobby, takie zainteresowanie koszykówką. W wolnych chwilach, jak jeszcze znajduję siłę, to czasem po prostu sobie wychodzę, no powiedzmy, poćwiczyć, tak, dla uspokojenia siebie. No i w międzyczasie słucham już po prostu muzyki, takie typu rzeczy. Jesteś po Mistrzostwach Europy. To był twój pierwszy start na tak dużych zawodach, na zawodach tak dużej rangi. Miejsce 32 na 64 startujących zawodników nie jest złe, zważywszy na perturbacje, jakie miałeś podczas przygotowań. Nie, uważam, że jak na mój debiut właśnie w takich dużych zawodach i przez to, że no niestety miałem taki spadek formy i nie mogłem do końca trenować. To był całkiem udany start. Tak, miałem po prostu problemy zdrowotne, no, wyniszczenie takiego organizmu. Czym takie zawody różnią się od zawodów w Polsce? No, poza tym, że walczy się o tytuł mistrza Europy. No, przede wszystkim się różni też tym, że jest, powiedzmy, no, większa konkurencja. Jest tam naprawdę tak jak no, na Mistrzostwach Europy, to po prostu najlepsi zawodnicy z całej Europy przyjeżdżają, no i tym się to różni, no jest po prostu duża konkurencja. A jakbyś był w optymalnej swojej formie, dużo zabrakło do miejsc medalowych?
do miejsc medalowych, myślę, że nawet w takiej mojej optymalnej, najlepszej formie, jakiej byłem, no to jeszcze trochę by zabrakło, aczkolwiek no to też mówię, to dużo zależy od szczęścia, ponieważ no tak jak na szermierce, to jest dużo właśnie dzięki szermierce się tam udaje, no i w tym musiałbym szukać szczęścia. To twoja ulubiona dyscyplina? Tak, jest to moja ulubiona dyscyplina, bo jest to taka, jest to dyscyplina walki, jest to sport walki, w którym się właśnie odnajduję. Mistrzem Polski juniorów zostałeś w ubiegłym roku, niedługo, za 2 lata zaczynasz starty w seniorach. Powiedz mi, jak długi dystans dzieli cię od najlepszych zawodników w Polsce? Myślę, że teraz już nie jest aż taka duża różnica. Oczywiście różnica ta objawia się w tym, że no jednak mój organizm nie jest jeszcze tak do końca przygotowany jak tych starszych zawodników, ale również doświadczenia, którego oni mają po prostu więcej. No ale odrobina treningu i mamy mistrza Polski w powiecie legionowskim. Tak, myślę, że można się o to pokusić. To ja Ci tego z całego serca życzę i dziękuję za przyjście do studia. Dziś moim i Państwa gościem był Maciej Dukielski. Dziękuję, do widzenia Państwu. To była Rozmowa Tygodnia. Spotykamy się jak zwykle w przyszły czwartek. Do zobaczenia.